Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zapomnianej mocno postaci w naszej historii, między innymi na temat nauczyciela fechtunku, nauczyciela szermierki, ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kim była ta postać? Proszę Państwa, mało którzy historycy kojarzą tą postać, mało kto pamięta o Arnoldzie Anastazym Byszewskim. Proszę Państwa, postać drobnego szlachcica polskiego, w zasadzie człowieka, który miał tyle co na sobie, bo Arnold Anastazy Byszewski wywodził się ze szlachty Gołoty, ze szlachty ubogiej, ze szlachty, która w zasadzie nie miała nic poza nazwiskiem, poza klejnotem, gdyż na przykład rodzice Arnolda Byszewskiego, urodzonego około 1740 roku, w zasadzie nie potrafili mu zapewnić nawet podstawowej edukacji. Więcej na temat szermierki, na temat wojska polskiego w XVIII wieku, na temat kawalerii, na temat broni w XVIII wieku polskiej dowiecie się Państwo też w moim e-booku Taktyka walki i szermierka kawalerii narodowej w latach 1775-1795. Dobrze, proszę Państwa, wróćmy może do Byszewskiego. Proszę Państwa, od dzieciństwa musiał pracować na siebie, posługiwać na dworach wielkich panów. Ubodzy rodzice nie byli w stanie mu dać nawet podstawowej edukacji. Syn ich ledwo podpisać się umiał, to jest ledwie krzywymi literami potrafił napisać swoje nazwisko. O żadnych naukach nie miał wyobrażenia, nawet co większego o swobodach obywatelskich i liberum veto pojęcia. Tylko czołem zastawić się umiał, a cała jego odwaga zamykała się w brawurze. Miał jednakże umiejętności do koni od młodu, dosiąść rumaka, celnie strzelać z flinty czy z fuzyi, jak się w tamtym czasie określało. I był też bardzo sprawny do korda. Uczył swego pana bić się w kijem, jak swawolni studenci w tamtym czasie bili się w kijem w tak zwane palcaty. Byszewski celował w tej sztuce, nauczył więc dobrze składać w kordy kijowe swego pana. Proszę Państwa, no to są oczywiście cytaty, które można znaleźć w mojej książce opisujące w jakimś sensie życiorys Byszewskiego. Proszę Państwa, Arnold Byszewski to bardzo ubogi szlachcic, urodzony około 1740 roku. W tamtym czasie uboga polska szlachta, która w zasadzie, tak jak wspomniałem, nie miała nic poza nazwiskiem, poza klejnotem i szablą przy boku. Tacy szlachcice w zasadzie byli skazani tylko i wyłącznie na karierę wojskową, bo w zasadzie zajmować się handlem nie za bardzo mogli, nie za bardzo umieli. Druga sprawa, że też w tamtym czasie to nie przystawało też godności szlacheckiej. W zasadzie jedyną powinnością takiej ubogiej polskiej szlachty były powinności wojskowe. Było służenie czy to w wojskach prywatnych, magnackich, czy to w wojskach ewentualnie komputerowych. Także proszę Państwa, w zasadzie taka biedna szlachta polska w dalszym ciągu miała spore umiejętności w robieniu bronią. W dalszym ciągu nadal rwała się do wojaczki i przeważnie właśnie tacy żołnierze byli solą w tamtym czasie polskiej armii. Oczywiście, no, los takiego szlachcica nie był może jakby godny do pozazdroszczenia, patrząc na przykład z perspektywy dzisiejszych czasów, ale na przykład jakby to porównać z chłopem, ówczesnym chłopem polskim pańszczyźnianym, który musiał, załóżmy, 7 dni w tygodniu odrabiać pańszczyznę, nie był wolny osobiście, nie mógł opuścić jakby majątku szlacheckiego, to mimo wszystko nawet taki szlachcic, który w zasadzie nie posiadał nic, to przynajmniej miał możliwość wyboru, prawda? Mógł po prostu w czymś się wyspecjalizować i w zasadzie szabla, umiejętności walki, fechtunek w jakimś sensie były jego wyjściem, jego jakby możliwością jakiejś kariery, jakiegoś awansu społecznego, ponieważ za pomocą właśnie tej szermierki, za pomocą tego, że taki polski drobny szlachcic umiał się bić, umiał po prostu dobrze służyć swemu panu, magnatowi w polu, czy to na sejmikach, czy w jakiejś burdzie ulicznej, mógł właśnie za pomocą takich umiejętności walki zrobić jakąś karierę, czegoś się dorobić. I proszę Państwa, rzeczywiście Arnold Byszewski był właśnie taką postacią. Byszewski tułał się po kilku dworach magnackich. Byszewski był, po pewnym czasie trafił na dwór Poniatowskich.
i proszę Państwa, w tamtym czasie spotkał przyszłego króla Polski, Stanisława Poniatowskiego, zwanego oczywiście później Stanisławem Augustem Poniatowskim, i już za młodu uczył właśnie w latach 40., w latach 50. młodego Poniatowskiego szermierki kijami. Szermierki, która miała szermierki za pomocą kijów, za pomocą tak zwanych palsat, która miała przygotować jakby w tamtym czasie do władania szablą husarską. Bo proszę Państwa, w tamte czasy to właśnie możemy z całą pewnością powiedzieć, że to jest właśnie taka dojrzała forma szabli husarskiej. Właśnie lata 30-40 to już wiemy, że po prostu taka szabla na 100% istniała i szermowanie za pomocą palsat w tamtym czasie, już w połowie XVIII wieku, nazywano, i mamy tutaj na to jakby dowody, nazywano sztuką krzyżową. Także można w jakimś sensie powiedzieć, że Arnold Byszewski uczył króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podstaw szermierki krzyżowe. Oczywiście wcale nie chodziło o to, żeby z przyszłego, znaczy jeszcze w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, że Stanisław Poniatowski będzie królem. Chodziło bardziej o to, żeby Byszewski przygotował młodego magnata do tego, żeby mógł się bronić. Chodziło raczej o to, żeby Stanisław Poniatowski umiał po prostu władać szablą na wypadek jakiejś napaści, na wypadek jakiejś siekaniny sejmikowej. A proszę Państwa, czasy były bardzo niespokojne, bo lata 40., 50. to czasy największych siekanin sejmowych, jakie tylko były jakby w czasie istnienia całej Rzeczypospolitej. Bo w zasadzie lata 30., 40., 50. to czasy wielkiego chaosu w Rzeczypospolitej i czasy takie, że podczas siekanin sejmikowych, jak to w tamtym czasie określano, w czasie jakby z Izby Sejmowej robiło się widoczne widowiska szermierskich zapasów i każdy w zasadzie kontuszowiec mógł gwałtem dobywać swojej prawdy, dobywając serpentyny z pochwy. No proszę Państwa, no takie były między innymi czasy właśnie, że w latach 30., 40., w XVIII wieku było bardzo, bardzo niespokojnie. Także proszę Państwa, Arnold Byszewski, młody, ubogi szlachcic, który jakby jedyną formę kariery upatrywał w robieniu palcatem, wbiciu się w kije i co miało go przygotować do fechtowania szablą husarską. Po pewnym czasie właśnie trafił na dwór Poniatowskiego. Stanisław jakby uczył Poniatowskiego składania się właśnie w kije. I tutaj mamy też właśnie taki cytat, że Byszewski, sprawny do korda, uczył swego pana bić się w kije, jak swawolni studenci bili się w tamtym czasie w palcaty. Byszewski celował w tej sztuce, nauczył więc dobrze składać się w kordy kijowe swego pana. Stąd łaska, stąd podarunki, stąd na koniec przywiązanie wielkie, stąd względy na jego instytucję i zażyłość pomiędzy panem, czyli Poniatowskim, i sługą na długie lata jakby złączyły tych dwóch mężczyzn. I w zasadzie Byszewski do końca życia był wierny królowi, już później Stanisławowi Augustowi Poniatowskiego, przez długie lata był dowódcą jego jakiejś ochrony, jego takiej gwardii, jego takiego małego oddziału ułańskiego, który w zasadzie był, cały czas asystował królowi w czasie, gdy król Stanisław August Poniatowski podróżował po Rzeczypospolitej w tamtym czasie. Mało tego, kiedy na przykład konfederaci barscy zamierzali porwać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, to pamiętam, że była taka debata wśród konfederatów, że co zrobić, żeby tego Byszewskiego, tego słynnego rembajłę, który tam dobrze walczył tą szablą, odłączyć, jakoś oddzielić od króla, żeby można było bez jakiejś zbędnej siekaniny tego króla porwać. Także proszę Państwa, umiejętności Byszewskiego nawet w tamtym czasie też były stosunkowo znane, jeśli chodzi o robienie szablą. Także co można powiedzieć? No, w późniejszych latach król obsypał Byszewskiego w łaski. W zasadzie młody, ubogi szlachcic już w tamtym czasie już nie przypominał tego chudopachołka i tego szlachcica, który posiadał tylko i wyłącznie klejnot. Byszewski zrobił karierę, dorobił się wielkiego majątku, miał
jakby dużo włości, posiadał wsie, posiadał swoich poddanych, także już w jakimś sensie bieda Wyszewskiemu nie zaglądała codziennie w oczy. W późniejszych latach Wyszewski został mianowany też generałem. W czasie wojny z Rosją w 1792 roku Wyszewski też dowodził takim małym korpusem obserwacyjnym właśnie w 1792 roku. Także z prostego, w zasadzie nic nie posiadającego szlachcica Wyszewski no, dorobił się majątku i na koniec życia w zasadzie można powiedzieć, że jakby dosłużył się aż szlifów generalskich. Także proszę Państwa, nawet w tamtym czasie było po prostu to możliwe. Tylko, tak jak mówię, no, trzeba było mieć odpowiednio dużo ilości hartu ducha, treningów w Szermierce, trochę szczęścia, że trafił na króla Augusta Poniatowskiego, no i oczywiście wierna służba później królowi. Także proszę Państwa, dziś może to na tyle na temat Arnolda Wyszewskiego, zapomnianej postaci, ale bardzo ciekawej i pokazującej, no, w jakim sensie życiorys Wyszewskiego bardzo dobrze pokazuje ówczesne realia, jakie były w tamtym czasie w Rzeczypospolitej. Więcej znajdziecie Państwo, tak jak wspomniałem wcześniej, w mojej książce Taktyka walki Szermierka, Brygad Kawalerii Narodowej. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.